Wszystkim. Dzisiaj jesteśmy tutaj, żeby wykrzyczeć, że każda z nas jest ważna. Ja jestem tutaj jako pracownica seksualna i chcę powiedzieć, że każda osoba pracująca seksualnie też jest ważna. Osoby pracujące seksualnie to może być wasza koleżanka, to może być ktoś z waszej rodziny, to może być wasza przyjaciółka, to są osoby LGBT+, to są mężczyźni, to są kobiety, to są osoby z doświadczeniem kobiety, osoby queer, to są po prostu wszyscy. Jesteśmy wśród was. Walczymy dokładnie o te same prawa co wy, o prawa pracownicze, o godną płacę, o urlopy. Chcemy mieć urlop macierzyński, chcemy mieć prawa pracownicze, chcemy być szanowani tak jak wy w każdej branży. I jesteśmy tutaj, solidaryzujemy się ze wszystkimi i chcemy, żebyście wy też solidaryzowali się z osobami pracującymi seksualnie. Walczymy z tym samym systemem. To jest kapitalizm, patriarchat, wyzysk, to jest prawica i nie pozwolimy dłużej na takie traktowanie, żeby ktoś po prostu nas... Wiecie co. W mediach pojawia się nieustanna nagonka na osoby pracujące seksualnie za każdym razem, że ktoś nas się wypowie o naszym doświadczeniu, o tym, co przeżywamy w pracy, o tym, czego potrzebujemy. I ludzie, najczęściej mężczyźni, influencerzy, politycy z prawej, z lewej tłumaczą nam, jak mamy żyć, czego my potrzebujemy, jaka nasza praca jest, uciszając nas jednocześnie. Nie zgadzamy się na takie traktowanie i nie pozwolimy, żeby ktoś odbierał nam głos. Dlatego będziemy działać dalej, walczyć o nasze prawa, będziemy udzielać jeszcze więcej wywiadów, będziemy organizować wydarzenia, będziemy się pojawiać na manifestacjach i nie przestajemy, dopóki wy wszyscy i cały ten kraj nie stanie z nami do walki o prawa pracownicze osób pracujących seksualnie. Praca seksualna nie istnieje bez feminizmu. Wszyscy potrzebujemy równości, uprawnienia i praw pracowniczych. Nie poddawajcie się, walczcie razem z nami. Solidarność naszą bronią! Solidarność naszą bronią! Solidarność naszą bronią! Praca to także praca nieodpłatna, praca, którą wiele...